Siemanderko, Siemka. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku. Jest to taki sobotni daily vlog, ponieważ mamy piękną pogodę, a jak zapewne wiecie i nas oglądacie, no to ostatnio jest nam ciężko się zgrać z tą pogodą. Teraz nam się udało, w miejscu, do którego jedziemy, też nam się udało. Wszędzie mamy po 30 stopni, także mega się cieszymy. Ja się jaram, bo w końcu wyjedziemy, gdzieś dawno nigdzie nie jechaliśmy tak sobie na luzie, nie? No, mega fajne ten. Mamy nowe tripowe autko, to jest w ogóle premiera autka na vlogu. Jest takie idealnie dla nas. Przedstawiłem Wam je za chwilę, tylko musimy najpierw podjechać sobie na mainie. No, bo wstyd. Trochę wstyd, a o celu naszej podróży powiemy Wam troszeczkę później, może gdzieś na jakimś postoju. Zapomnieliśmy dodać, że jest z nami oczywiście Kenzo, któremu jest strasznie gorąco, ale się naprawdę cieszy, że z nami jedzie. Jest mainia. Nieźle. Baliśmy się, że w taką pogodę wszyscy będą być autem. Mika! Dobra, jedziemy do akcji! Dobra. Boże. 3, 2, 1. Stop. Koniec mycia. Dawaj, odkładaj maszynę i jedziemy dalej. Pchamy na tripa. Zabija nas temperatura. Co się świecimy? Kenzo ledwo daje radę, trzeba będzie niedługo zrobić postój, bo no, musi się napić i tak dalej. I może opowiemy na postoju na spokojnie, dokąd jedziemy, bo myśleliśmy, że powiemy to po drodze. Jakby mogę Wam zdradzić, bo są dwa powody, dla których tam jedziemy. I mogę Wam zdradzić, że planuję zrobić taki fajny filmik w stylu Taste Life, czyli takiego fajnego highlightu pod muzyczkę. Odnośnie latania dronami, bo widziałem ostatnio filmik Johnny'ego FPV i w ogóle takich tam jakby cinematic pilotów i bardzo mi się to podoba, to jest takie mniej więcej coś, co chciałbym umieć zrobić. No i łapię sobie ujęcia z całej Polski, gdyż chciałbym, żeby ten filmik przedstawiał całą Polskę. No i to jest tak specyficzne miejsce, tak fajne, tak mało osób ma to nagranych w taki sposób. W sumie w Polsce nie widziałem, ale no dobra, może gdzieś jest, a nie widziałem. I myślę, że to będzie fajne, jeżeli umieszczę to w tym jakby, no w tym filmie głównym. Dlatego będzie też kilka takich vlogów, jak teraz, że jedziemy do jakiegoś fajnego miejsca, żeby Wam je pokazać, a przy okazji będę sobie łapał ujęcia. No właśnie, jakby główny cel jest taki, ale przy okazji tworzymy dla Was vloga, no bo to jest jednak fajna podróż tak. Przy okazji, nie? Teraz jeszcze montuję kolejnego drona, takiego z dalekiego zasięgu. W sensie, żeby mógł latać nad górami, też będą takie odcinki, ale on jest jeszcze w proszku. Także Mati, składaj mi go. Jeszcze jest w szafce. I też będzie fajnie, co? No i masakra bez tej chwili. Jezu, musimy gdzieś stanąć i widzicie, nie? Jak gadamy, jak jakieś... Wody. Musimy stanąć i energii trochę złapać i wtedy Wam A poza tym, jak staniemy, to jeszcze Wam pokażemy wnętrze auta. Tak, tak. Tam z tyłu jest też fajnie. Zobaczycie, jak się super siedzi. No, dobra, będziemy gadać jeszcze. Mamy pierwszy postój, taki trochę, kurde, z bomby, ale Mariusz biera paputki. I zaraz Wam pokażemy to autko, tylko najpierw Kenzo musi wskoczyć do wody, bo po prostu jest koszmar jakiś, nie? Dawaj, Cunie! Kenzo, wolność! Woda, woda, woda! Tam jest woda! Tam jest woda! Jesteśmy generalnie w miejscowości Myślibórz. Dobrze powiedziałem? Myślibórz? No. Chyba. Chyba dobrze.
idziemy, bo tutaj jest takie ładne dojście do wody, w ogóle bardzo fajne jeziorko. I za chwilę lecimy dalej w trasę. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Patrzcie, Kaza sobie leży. Leżeć, zostań. Uwaga. O, ale ma teraz pływanko. No. Dawaj, dawaj. Tam już musi płynąć. No chodź, chodź. Oj, oj, oj. Masz, Kija, no masz. Brawo. Okej, okay, a jeżeli chodzi o nasze tripowe autko, to jak widzicie jest to Volkswagen Multivanik. Sezamie, otwórz się. O, skakujemy do środka. Jak widzicie, można się tutaj rozwalić totalnie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji, więc za dużo wam o tym aucie nie powiem. Powiem tylko, że to jest T5 z 2013 roku, że jest w stylu, w typie Multivana. Dlatego ma na przykład, tutaj ma ładnie stoliczek na tripy. Mari sobie siedzi po drugiej stronie, zapalamy świeczkę, mamy kolację, mamy winko, jest fajnie. Cała ta tylnia kanapa się rozsuwa na płasko razem z tymi siedzeniami. Z tego robi się wyrko. Zamówiliśmy już materiał, więc niedługo będzie nasza pierwsza nocka w tym aucie, gdzieś na właśnie jakimś tripie. Jest to idealne autko dla nas, ponieważ no, czasem jak gdzieś jedziemy albo coś, to nie wiem, no, docieramy na miejsce, już jest późno, więc możemy, to dodaje nam taką możliwość, że możemy na tym, w danym miejscu sobie na przykład nockę zrobić, od rana nagrywać. Także wiecie, no jedziemy na jakiś trip, nagrywamy dla was odcinek i nie ma stresu, najwyżej robimy nockę i nagrywamy od rana. Oszczędzamy też na hotelu na przykład. No i można zawsze spontanicznie wszystko robić, a nie, no, czyli coś w naszym stylu. No. Jesteśmy już, przyjechaliśmy, trochę się ciszej zachowujemy, bo tam są rodzinki na pikniku. Krzywy las. Tak. Dobrze słyszycie, jest to miejsce, gdzie rosną krzywe sosny. No i jest ich 400 aż. Nie widać, żeby było ich 400, no, aczkolwiek... No trochę nas się zdziwiliśmy, nie? Aczkolwiek jak robiliśmy research, to było napisane, że jest ich 400 w 22 rzędach. I powiem wam, że robi to wrażenie, bo to jest w ogóle takie dziwne, chodźcie, no zobaczcie. Jest w ogóle, no jest dziwnie. Obczajcie. No, i one sobie tak rosną. I nie wiadomo, czemu są tak wykrzywione w ogóle. Właśnie, no powiedz to, powiedz te dwie teorie. Tak, są dwie teorie. Słuchajcie? No, chyba tak. Są dwie teorie na to. Jedna to jest, że była burza śnieżna i gdy one rosły, to zostały wykrzywione przez tą burzę śnieżną i dlatego takie są. I to jest wersja, której... Ja wierzę w to. Ja też. A druga wersja to jest taka, że podczas ich porostu specjalnie zostały wykrzywione przez ludzi, żeby były przygotowane do jakiejś pracy z drewna. Tam, nie wiem, czy chodzi o stolarzy, czy coś takiego. No, jakieś produkcje mebli, no, czy coś. No, no, no. Coś takiego. Możecie napisać w komentarzu, co wy myślicie. W ogóle czy ciekawe, jest... czy ktoś z was był tutaj? Wiedzieliście o takim miejscu w Polsce? No. Dajcie znać, bo ja na przykład nie wiedziałam. To totalnie przypadkiem wyszło, żeśmy się dowiedzieli o tym miejscu. No, ale generalnie można sobie przyjść i takie macie krzesełko. Naturalne krzesełko. Może ładnie. Oprzyj się. Co, wygodne? Mniej więcej takie wszyscy zdjęcia sobie robią. Wy też takie sobie robimy? Nie, ja będę inny. A jeszcze takie. No ale tak to wygląda. Potrzebowałem to miejsce, żeby zrobić sobie ujęcie pod to Taste Life. Przeleciałem raz dronem i w sumie to już na tyle. Ale stwierdziliśmy, że jesteśmy blisko, to jest blisko Szczecina, tak? Bo nie jesteśmy tak, w samym tak. Szczecinie. Blisko Szczecina, więc ze Szczecina nad morze jest bardzo blisko, także
Na końcu odcinka jeszcze wylądujemy nad morzem, bo sobie tak stwierdziliśmy, a czemu nie? Tu jeszcze sobie nagramy jakiś birolek. A, no i oczywiście porobimy sobie o tym, jak mówiliśmy, zdjęcia. Także oczywiście zapraszam na swój Instagram, to będą ładniejsze niż jego. Nie, no żartuję. Nie, zapraszamy na Instagramy, na Mikołaja to i na mój. To ja się postaram, żeby tutaj nie było. Ja też postaram, nie, żeby nie no, było. No, także żartuję. Porobimy sobie fajne zdjęcia, na pewno będą oba ładne. I wbijajcie, no i co? I idziemy robić te zdjęcia. No i jesteśmy, wybiało nas. Wybiało nas prosto do Międzyzdrojów. Tak wyszło. Kenzo też jest. Hej, fajnie jest? On już szczęśliwy, jest chłodniej, jest mu przyjemniej. Szukamy miejsca bez ludzi, żeby mógł się trochę pokąpać w morzu, ale... Ciężko, nie? Plaże pełne, deptaki pełne, pełno ludzi. Dużo ludzi, no. Ja się nie spodziewałam. Jestem zmęczony tymi 30 stopniami przez cały dzień. Masakra. Kenzo, co robisz? To zrobi to cały czas, tak kocha piasek. Ej! Ej, skąd? Jezu, jak wyglądasz? Kenzo. No właśnie. To co? Jak myślisz, czas zakończyć ten odcinek? Tak, czas zakończyć ten odcinek. Napiszcie nam, czy lubicie takie nasze spontaniczne wypady. No. Jeśli tak, no to wiadomo, będziemy robić ich więcej, będziemy częściej nagrywać, bo co jakiś czas takie właśnie spontaniczne wypady nam się zdarzają, ale nie bierzemy kamer, bo myślimy, że robimy coś bez sensu. A jak dla was to ma sens, to możemy to robić częściej. Dokładnie. Zmotywujecie nas i będziemy jeszcze więcej, 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 więcej! Więcej! Tyle. Dobrze, także pamiętajcie o subskrypcji. Komentujcie sobie tam ładnie, piszcie nam, czy wam się podoba, czy byliście w tym krzywym lesie. O właśnie, bo byliśmy w krzywym lesie. No. My pozdrawiamy serdecznie z Międzyzdrojów, pocztówki wam wysyłamy. I tyle, nie, w tym odcinku. Tak? Tak. Pa! Do zobaczenia, hej!